Adam Roguski, prosto z parkietu. Sytuacja w budownictwie staje się coraz poważniejsza. Słyszymy, że Polsce przepadną nie tylko pieniądze z KPO, ale też w ogóle finansowanie unijne. Co to oznacza dla branży? Rzucimy też okiem na mieszkaniówkę. Zapraszam na rozmowę z prezesem grupy UniBEP. Jest z nami Leszek Gołąbiecki, prezes grupy UniBEP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i witam państwa. Pozdrawiam z Podlasia tym razem. Grupa UniBEP, czyli generalne wykonawstwo, działalność deweloperska na rynku mieszkaniowym i produkcja drewnianych modułów, nie mylić z drewnianymi domami, bo to chodzi o zupełnie inne budownictwo. Będziemy rozmawiać oczywiście o perspektywach wszystkich tych linii biznesowych. Mam nadzieję, że w kwadrans uda nam się te najważniejsze wątki poruszyć. Panie prezesie, każda firma, każdy biznes to są właściwie dwie kwestie. To, czy jest popyt na usługi, na produkty, na towary, czyli czy da się budować przychody, a po drugie, czy z tych przychodów da się wykręcać zyski. O tym, że jest hamowanie w budownictwie, już słyszymy od jakiegoś czasu, o tym, że jest presja na koszty, że presja kosztowa, że jest niestabilność tych kosztów, też słyszymy. Teraz dochodzi nowy, stary wątek. Dzisiejsza Rzeczpospolita o tym pisze, między innymi chodzi oczywiście o fundusze unijne. Wygląda na to, że z powodu tego sporu politycznego już nie tylko pieniędzy z KPO Polska nie dostanie, ale też tutaj z funduszy z polityki spójności, a mówimy o przecież gigantycznych pieniądzach. Zatem biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, jak pan widzi możliwości generowania przychodów przez branżę, no i przez oczywiście samą grupę? Jak pan redaktor na wstępie zauważył, grupa UniBEP jest grupą zdywersyfikowaną. Oprócz generalnego wykonawstwa budownictwa energetyczno-przemysłowego, deweloperki, budownictwa modułowego, to nam pozwala właśnie być bardziej odpornym niż inne firmy na to, co się dzieje obecnie na rynku. Chciałbym podkreślić, że dzięki takiej dywersyfikacji mamy historycznie bardzo duży portfel zleceń, bo na czwarty kwartał i lata kolejne to jest ponad 3,3 miliarda złotych. Co ważne, w tym roku pozyskaliśmy zleceń na 2,5 miliarda, a w samym trzecim kwartale 560 milionów. Oczywiście w różnych tutaj segmentach jest różnie, ale z tego wynik to pokazuje, że firma ma co robić i nie musi tutaj bardzo zabijać się za kontraktami. Natomiast odnosząc się do tej presji kosztowych, z pewnością tutaj cała branża odczuwa to. Na szczęście ceny materiałów, robocizny wyhamowały. Odbija się to na budżety kontraktów, ale tak jak już wcześniej też sygnalizowałem, my jesteśmy akurat postrzegani jako wykonawca dla inwestorów prywatnych, gdzie dużo łatwiej nam jest renegocjować kontrakty. Jeżeli nie możemy mieć wpływu na koszty, no to możemy mieć wpływ na przychody. Muszę powiedzieć, że tutaj z bardzo wieloma inwestorami udało nam się renegocjować kontrakty. Może nie w zupełności tak, jakbyśmy chcieli, ale z pewnością ratuje to nas przed jakimiś stratami, ale z pewnością to nie rekompensuje nam tych marż, które planowaliśmy. Jak spojrzymy na wartość portfela na koniec czerwca, to 1,6 mld kubaturówka, 0,9 infrastruktura i 0,7 przemysł. Tak jak pan powiedział, ta poduszka jest, jeśli chodzi o te najbliższe czasy, ale czy ona wystarczy, czy jest możliwość pozyskiwania nowych zleceń w tym trudniejszym otoczeniu? No, jeśli te pieniądze z Unii zostaną zakręcone, no, trudno oczekiwać, żeby ten rynek prywatny pociągnął całą branżę, prawda? Z pewnością, biorąc pod uwagę te dzisiejsze przykre wiadomości, na pewno odbije się na,
na branży budowlanej. Głównie uważam, że to będzie miało wpływ na segment też infrastrukturalny, bo tam w dużej mierze sfinansowane są różnego rodzaju projekty. Z pewnością widzimy, że na pewno będzie mieć zamówień w budownictwie kubaturowym, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. Widzimy, też mamy w sobie w grupie dewelopera, odczuwamy tą wysoką inflację, wysokie koszty kredytów, dużo mniejszy popyt na mieszkania. To się odbija też i na zamówieniach. Dlatego też my poszliśmy też troszeczkę w inną stronę. Zaczęliśmy rozwijać budownictwo energetyczno-przemysłowe. Pozyskaliśmy nowe kompetencje, w szczególności jeśli chodzi o budownictwo energetyczne. Otworzyliśmy nasze biuro w Raciborzu, miejscu, gdzie można powiedzieć, to jest duży zasób właśnie energetyków, dlatego nasza też decyzja. Startujemy w coraz większej ilości przetargów w branży energetycznej, ale i przemysłowej. Ostatnio pozyskaliśmy bardzo duży kontrakt dla budowy pomp ciepła w Legnicy i to nam pozwala jeszcze bardziej dywersyfikować to budownictwo kubaturowe. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, tutaj w tym roku doszliśmy do wniosku, że trzeba poszerzyć naszą działalność. Otworzyliśmy nową wytwórnię bitumicznych w Szczytnie i tutaj liczymy na te kontrakty mniejsze, bo już te duże na Podlasiu, można powiedzieć, są podpisane. Jesteśmy beneficjentami dwóch takich dróg ekspresowych S19, ale na tych mniejszych tematów finansowanych z Polskiego Ładu na pewno można uzyskać większe marże. Są to nieduże kontrakty, no ale trzeba je oczywiście sfinansować. Dobrze, to przejdźmy do rynku mieszkaniowego. Zanim się skupimy na waszej spółce Uni Development, która się tym zajmuje, to jest jeszcze wątek taki, że sam UniBEP jest bardzo chętnie wybieranym generalnym wykonawcą przez zewnętrznych deweloperów. Pan powiedział, że renegocjujecie z inwestorami warunki umów, oczywiście, żeby zniwelować te koszty. A jak to z drugiej strony wygląda? Czy po pierwsze jest tak, że deweloperzy do was też pukają i proszą o renegocjacje? A z drugiej strony, czy też mocno zmniejsza się popyt tych zewnętrznych deweloperów, bo jak pokazują dane GUS za lipiec i sierpień, produkcja mieszkań w Polsce właściwie, można powiedzieć, runęła, buduje się mniej niż w czasie lockdownu. Ceny w budownictwie w ogóle na razie nie spadają. To, co powiedziałem, najważniejsze, że przestały dynamicznie rosnąć. I nie należy liczyć na to, że te ceny będą spadały, albowiem całe budownictwo jest bardzo energochłonne, a przy dzisiejszych cenach energii to nie ma podstaw, żeby i tak wysokim też kursom walut zachodnich sądzić, że będzie taniej. W związku z tym deweloperzy nie mają czego renegocjować. Natomiast widzimy już, że powoli po tym czasie takim ostatniego dwóch kwartałów powoli te inwestycje deweloperskie zaczynają wchodzić na rynki, w szczególności w takich lokalizacjach, które się bronią, bo pomimo tego spadku sprzedaży 50%, pamiętajmy, że ta baza była zawsze wysoka, to mieszkania jednak w dobrych lokalizacjach się sprzedają. Oczywiście tutaj dużo pracy jest między generalnym wykonawcą i deweloperem w szukaniu obniżania kosztów, optymalizowania tych kosztów, no bo niestety już ceny mieszkań przestały rosnąć, one kiedyś rekompensowały wzrost kosztów materiałów i robocizny. Dzisiaj trzeba dostosowywać produkty do rynku. Jeśli chodzi o sam Uni Development, to w skali trzech kwartałów sprzedaż mieszkań się zmniejszyła o 60% do 318 lokali. Ten spadek rok do roku jest bardzo znaczący, ale oczywiście baza jest bardzo wysoka, bo w zeszłym roku mieliśmy rekordowy rynek. 40% to jest taki średni spadek w grupie deweloperów z rynku kapitałowego. Ale ja chciałem zapytać o troszkę co innego, to co zwróciło moją uwagę w komunikacie Uni Developmentu, jest to, że liczycie na lepszy wynik w czwartym kwartale, między innymi z racji spodziewanej transakcji z funduszem PRS. Czy może pan powiedzieć,
jak duży jest to projekt, bo najczęściej jeśli chodzi o, bo rozumiem, że to jest jakiś jeden gotowy, nazwijmy to blok, w ostatnim czasie słyszeliśmy raczej o takich transakcjach typu forward, gdzie inwestorzy u deweloperów zamawiali takie mieszkania liczone w setkach, jeśli nie w tysiącach. Jak ten PRS u Was wygląda? Jest to już kolejny projekt, który sprzedajemy dla funduszu. Przystępną umowę z funduszem podpisaliśmy w grudniu 2020 roku, czyli tak naprawdę jeszcze przed rozpoczęciem tego projektu. Ten projekt już właśnie z inwestorem instytucjonalnym dopracowaliśmy właśnie do jego potrzeb. A to jest jeden, mówimy teraz o drugim etapie osiedla Fama Jeżyce. Tylko przypomnę, że jesteśmy tutaj w tym projekcie bardzo dużym, można powiedzieć, nowe miasto na Jeżycach wybudujemy. To jest potencjał ponad 110 tysięcy metrów kwadratowych PUM-u do wybudowania. I w tym etapie pierwszy etap sprzedaliśmy tutaj jako deweloper. Drugi etap doszliśmy do wniosku, że właśnie dedykujemy to dla funduszu PRS. I w czwartym kwartale dojdzie do przeniesienia własności, będziemy mogli te mieszkania tutaj zaliczyć do sprzedanych, a to jest projekt na 270 mieszkań. Na tym samym terenie realizujemy już jako też deweloper trzeci etap, a że z uwagi na to, że to jest projekt bardzo, bardzo duży, tak jak mówiłem, z dużym potencjałem, to myślimy też o kolejnych etapach, że możemy przeznaczyć to właśnie na sprzedaż funduszom całych budynków. Ale chcę podkreślić, że tutaj ten projekt projektowaliśmy, dostosowaliśmy już zanim go uruchomiliśmy i na koniec tego roku przekażemy to właśnie cały ten obiekt funduszowi. A jak pan ocenia możliwości rynku detalicznego? Bo teraz właściwie kupują tylko ci, co mają gotówkę, ten popyt kredytowy został zduszony, czyli co, czekamy aż stopy procentowe zaczną spadać? No, tak jak pan redaktor zauważył wcześniej, to była bańka taka mieszkaniowa, sprzedawały się dziury w ziemi przed zakończeniem budynku, wszystkie mieszkania były sprzedane. Ja to zawsze mówię, no wrócimy do takiej normalności, która była wszędzie, gdzie tak naprawdę rok po zakończeniu danego projektu sprzedawano ostatnie mieszkanie. Oczywiście trzeba więcej wysiłku tutaj poświęcić marketingowego, sprzedażowego, ale na pewno no, nie zapomnimy o takich wysokich poziomach sprzedaży, jakie były w tamtym roku. Za miesiąc wydaje mi się, że będzie rok, odkąd ruszył przegląd opcji strategicznych dla Unii Developmentu. I chciałem się dowiedzieć, czy ta obecna sytuacja rynkowa jakoś wpływa na te plany, no bo z jednej strony jest swego rodzaju kryzys, ale kryzys zawsze stwarza pewne okazje, czy na przykład pojawiają się jakieś banki ziemi do wzięcia albo jakieś inne sojusze, projekty typu joint venture, bo z tego też jest znany Unii Development, że lubi wchodzić w tego rodzaju kooperacje. Dokładnie. Przede wszystkim Unii Development ma dzisiaj w banku ziemi 5 tysięcy mieszkań. To pozwala spokojnie jeszcze tutaj działać na określonym poziomie. Unii Development ma budżet zakupowy. Obecna sytuacja finansowa Unii Developmentu pozwala na akwizycję jakichś gruntów, ale my się cały czas bardziej tutaj rozglądamy na rynku, bo tak jak pan powiedział, właśnie w kryzysie często zdarzają się okazje i również na takie liczymy, zarówno na ciekawe projekty, bo coraz więcej, w szczególności mniejszych deweloperów, przez wysokie koszty finansowania będzie sprzedawać takie projekty z pozwoleniami na budowę i coraz więcej z takich na rynku, analizujemy je, ale również też jesteśmy otwarci na wspólne przedsięwzięcia, bo przypomnę, że na Ursusie wybudowaliśmy 1500 mieszkań właśnie we wspólnym przedsięwzięcie. Ten projekt Fama w Jeżycach to też jest wspólne przedsięwzięcie i również na takie liczymy. Po prostu niektórzy nie będą mogli sobie poradzić ze sfinansowaniem takich projektów, a my przy naszej sytuacji dobrej też i w bankach i finansowej możemy w takie przedsięwzięcia jak najbardziej wchodzić.
Jeszcze chciałem zostać przy mieszkaniówce i pociągnąć wątek PRS-u. Jeszcze w zeszłym roku było tak, że fundusze chciały tu kupować, ale deweloperzy nie bardzo chcieli sprzedawać, no bo mieli świetny popyt na rynku detalicznym. Teraz sytuacja się odwraca, wielu deweloperów chciałoby współpracować z funduszami, ale fundusze to też nie są instytucje, które mają walizki pieniędzy, ich też dotyka wzrost kosztów finansowania, a najem to nie jest, Bóg wie, jak wysokomarżowy biznes, żeby na te koszty nie bardzo patrzeć. I chciałem się dowiedzieć, jak z Pana perspektywy to wygląda, czy fundusze będą w stanie jakoś tę dziurę po Kowalskich zasypać, czy tu też widać pewne wstrzymanie? Na pewno na dzień dzisiejszy to jest wstrzymanie. Fundusze też przyglądają się, liczą na różnego rodzaju okazje, ale myślę, że też się rynek tutaj ustabilizuje, bo po pierwsze fundusze mają teraz o tyle lepsze, że pomimo wysokich stóp procentowych, wysokich kosztów wykonawstwa, to i najem wzrósł około 20-20% i uważam, że przy ustabilizowaniu się już tutaj cen na rynku, co mówiłem, nie ma, uważam, że nie ma co liczyć, że te ceny wykonawstwa spadną, one się podejrzewam będą utrzymywać na podobnym poziomie i takie transakcje będą realizowane, bo myślę, że tak w naszym przypadku na tym wielotopowym projekcie w Poznaniu doszliśmy do wniosku, że warto jeden etap tutaj przeznaczyć dla funduszu, krótko mówiąc, żeby też odzyskać zainwestowane środki w ziemię i móc rozpocząć sprzedaż kolejnego etapu. No i na deser zostało nam budownictwo modułowe. Większość tej produkcji eksportujecie na rynki skandynawskie, głównie do Norwegii. I o ile u nas słyszymy, że ten rynek mieszkaniowy się kurczy, to jak tamtejszy wygląda? Czy jest stabilny, czy też trochę ten popyt się zmniejsza? A po drugie, jak wygląda kwestia kosztów, chociażby transportu tych elementów za Bałtyk? Teraz dla nas największym rynkiem zbytu to się tworzy rynek niemiecki dla naszego budownictwa modułowego. Na rynku norweskim jest duży popyt na mieszkaniach, nie ma takiego załamania rynku jak u nas, ale tam była inna sytuacja. Niektórzy deweloperzy po prostu rezygnowali z realizacji tego, albowiem tam jest całkiem inny schemat finansowania. Jeżeli deweloper norweski chce zaciągnąć kredyt w banku, to musi mieć sprzedane 70% tych mieszkań. Dochodziło do takich sytuacji, że przy dużym wzroście kosztów wykonawstwa ten biznes po prostu dla dewelopera się nie opłacał, bo już miał sprzedane mieszkania. Ale cały czas tutaj negocjujemy kolejne kontrakty na rynku norweskim i nie ma aż tak dużego, oczywiście nie ma takiego dużego spadku tam sprzedaży. Natomiast odnosząc się do kosztów, tak, to ten biznes można powiedzieć najbardziej ucierpiał w naszej grupie. Po pierwsze, bardzo wysokie koszty drewna, które drewno podrożało nawet w pewnym momencie dwa, trzy razy. Frachty morskie też podrożały czterokrotnie. Też renegocjujemy kontrakty z zamawiającymi norweskimi, natomiast tam jest inna trochę sytuacja, przy takich są inne procedury, dopiero takie rozliczenie od opłat jest po zakończeniu kontraktów i mamy w trakcie właśnie, teraz kończymy kilka kontraktów i renegocjujemy z inwestorem. Ale my też widząc, co się dzieje w budownictwie mieszkaniowym, to weszliśmy już na rynek, wcześniej na rynek niemiecki, mamy tam realizowane trzy kontrakty i w szczególności nie tylko mieszkaniowe. Tam rozpoczęliśmy właśnie dzisiaj, zaczynamy montaż pierwszego domu seniora i negocjujemy kolejnych kilka umów, a to jest właśnie pod takie budownictwo domów seniora nasz produkt jest idealny. Po pierwsze, że on jest bardzo powtarzalny, wykończony pod klucze oczywiście, no i nieenergochłonny, że tak powiem. Bardzo dziękuję za rozmowę o sytuacji na wielu rynkach, na których działa grupa oraz o planach samego Unibepu, mówił Leszek Gołąbiecki, prezes. Dziękuję.